A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Diablo 2 Zabójczynią. Mamy poziom 25, zbliża się poziom 26. Jest już z nami cień na pierwszym poziomie, który rzuca sobie płaszcz cieni, bo taką zdolność mamy ustawioną. On korzysta z takich umiejętności, z których my korzystamy. Czyli będzie sobie też kopał, będzie rzucał płaszcz cieni. My możemy płaszcz cieni rzucać niezależnie od niego. Docelowo dążymy do mistrza cieni, do mistrza cienia, o. No ale po drodze, jak nam wpadł ten punkcik, no to dobrze, będziemy sobie chodzić z nim. Czyli obrażenia już nie są skierowane tylko we mnie i w najemnika, ale są jeszcze dodatkowo rozkładane na cień, także jest bezpieczniej przy okazji. Taka też będzie główna funkcja tego mistrza cienia. No sobie będziemy przy... O, halabardy już są. Słaba halabarda, ale dobrze, musimy się rozglądać za jakimiś, o tu jest jeszcze, za jakimiś fajnymi halabardami. Może coś ciekawego się trafi dla najemnika. I czekamy na zbroje płytowe też. Znaczy nie na płytowe, tylko na gotyckie. Jejku, tam płytowe to tam, płytowe to mamy. Na gotyckie zbroje czekamy oczywiście, które wymagają 70 siły, tyle samo co na golennice. Mamy tyle siły. Ostatnio pokonaliśmy Szenka Nadzorcę. Dzisiaj rozpoczynamy od żołnierzy na zlodowaciałej wyżynie. Jak to źle robię przecież. Dobra, tak zrobimy. Tutaj będzie Eldritch Sprawca. Ostatnio go załatwiliśmy, ale ponieważ rozpoczynam nową sesję nagraniową, to możemy go sobie rozłożyć jeszcze raz. Może coś ciekawego nam zostawi. No, coś tam wypadło. Runy nie słyszałem, biżuterii nie słyszałem, żadnego kamienia nie słyszałem. Widzę, że leży fioletowa miksturka. Bitewny topór żółty, no to tak nie bardzo. Ale fioletowe trzeba zbierać, zwłaszcza, że trochę mi ich ostatnio poschodziło, nie? Dobra, tych impów to bardzo nie lubię. Impów bardzo nie lubię, ale... ale nie musimy za nimi biegać, ponieważ... Jak się wkurzymy, to możemy zarzucić płaszcz cieni i po prostu przebiegniemy sobie przez nie. Punktu nawigacyjnego tutaj nie ma. Szukamy tylko tych barbarzyńców. Czyli musimy dochodzić do fortyfikacji, przejść się wzdłuż nich, zobaczyć, czy barbarzyńcy są, czy nie ma. Jak są, to uwolnić i idziemy dalej od razu. Na razie doszedłem do ściany. Bojowe berło dobrej jakości. Możemy zobaczyć, może... O! Koncentracja, święty wstrząs, jakiś wigor. No, i to będzie drogie. I to będzie drogie. Musimy mieć dużo kasy, bo też będziemy pewnie w tym piątym akcie, w końcu, jak już tam zdobędziemy większy poziom i się zaczną pojawiać te antyczne zbroje, takie fajne, te starożytne, czy jakąś tam zwą. To kupimy dla najemnika. One bardzo dużo siły wymagają, aż 100, ale najemnik będzie tyle miał na luzie. On to sobie siłę dodaje, że tak powiem, z każdym poziomem, jaki zdobywa. O, super mikstury też zbieramy. Tnące pazury. No dobrze, super mikstura leczenia. Tutaj nie wchodzimy, pierścionek można sprawdzić. Ta klątwa mnie trochę niepokoi, ale to zaraz zejdzie, bez obaw. Na normalu to akurat schodzą bardzo szybko. Pierścionek kolejny, klątwy nie ma. Mamy level. Weźmy ten poziom. Weźmy ten poziom, dajmy w żywotność jeszcze. Jak się zaczną te zbroje gotyckie, to może zaczniemy dawać w siłę do 80, żeby tę pełną płytową może w przyszłości założyć. A na razie mamy punkcik do drzewka. Na pewno na 30 levelu, czyli już niedługo, będziemy brać w tego mistrza cienia. Chciałbym w jady jeszcze pójść. Więc może dajmy to zniknięcie tutaj, żeby po drodze było do jadu. O jadzie na razie nic nie mówię. Jak dojdziemy do jadu, to wtedy coś powiem. Dlaczego to wybrałem i tak dalej. Na razie niech będzie tak, jak jest. I szukamy. Szukamy tych barbarzyńców. Tutaj już gdzieś jakaś grupka może być. Trzy grupki są ogólnie. Tak jak w Heroesach było, jak graliśmy. Patrzcie, wszystko ściągnęli z tych Heroesów i dali do Diablo. No ja nie wiem, jak to tak można.
Ej, jak ja nie lubię za tymi impami biegać. Chociaż z impami to jeszcze aż takich wielkich problemów nie ma. Klejnot. Okej, chociaż polujemy na halabardę dla najemnika, to nie wiem, czy mu będziemy tutaj coś wkładać. Na razie jeden bardzo fajny klejnot nam wypadł, który wykorzystaliśmy na samego Diablo. Dawał naprawdę solidną odporność na błyskawice, jeszcze tam troszeczkę życia sobie włożyłem do hełmu. Dzięki temu mieliśmy odporność na błyskawice, tam chyba wymaksowana była, nie? Czy prawie wymaksowana, już nie pamiętam. No, ale klejnocik naprawdę fajny. Nie musiałem chodzić po kupcach i szukać tej odporności na błyskawice z innego źródła, znaczy w innym źródle. A ta mana nam się tutaj coś kończy. O, cień ginie. Gdzie ja miałem ten cień? Tu jest. To wszystko przez to, że trzeba biegać za tymi impami. Czasami kopię w powietrze, bo one się odsuwają. No i ta mana się może czasem kończyć. Patrzcie, nie ma tych barbarzyńców. Nie ma barbarzyńców, musimy iść szukać kolejnych fortyfikacji. No to idziemy. Idziemy ostro, olać te impy. Będziemy załatwiać po drodze miażdży bestie. Znaczy impy, no to są demoniczne impy i demoniczne kreatury, tak? Tak to się nazywa. Ja tak mówię na to wszystko, impy. No, gdzieś tutaj muszą być. Przy pierwszej klatce z barbarzyńcami będzie bosior do zabicia. To go sobie sklepiemy. No patrzcie, normalnie nie ma tych. Nie ma tych barbarzyńców. Może niepotrzebnie sobie przerwę robiłem i ktoś już ich uwolnił. O, jest mana, to dobrze. No niby imp na hita, ale weź go tutaj czasami traf. Jest, to jest ten bosiądr. Ostrozębny pogromca. Właśnie on to zawsze występuje na tej lokacji. Na Helu jest bardzo wysoko poziomowaną istotą, która może zostawić potężne przedmioty, aczkolwiek zazwyczaj nie zostawia. No i też się tu odsuwa. Ojej, samobójca był. Klepiemy go. Dosyć twardy, ale poszło. Załatwiony. No i mamy pierwszą klatkę z barbarzyńcami. O, runa tir wypadła, ekstra. Najlepsza runa w grze przecież. Już mamy dwie takie. Trzecia nam się na pewno przyda do słówka runicznego. Amntir. Teraz Amna musimy dorwać. Weź to teraz Amna znajdź. Amna albo dwa tchule, bo jednego tchula na pewno mamy. Jednego tchula mamy. No, tylko teraz weź do tego tira się dostań. To jest tak potężna runa, że ciężko się do niej dostać. Patrzcie, musimy gdzieś tu naokoło chodzić. W ogóle runa to jest biały przedmiot. A białe przedmioty znikają w pierwszej kolejności, jak zbyt długo nie podnosimy. Gdzieś tam, wiecie, w mieście i tak dalej na przykład. Jak ktoś przekłada sobie przedmioty z postaci na postać, zakłada grę, wyrzuca sprzęt na ziemię, to w pierwszej kolejności najlepiej runy podnosić, bo to białe przedmioty. Chyba że ktoś się boi, że go z neta wywali, no to wiadomo. Lepiej podnosić najcenniejsze przedmioty. Weźmy sobie manę. No dobra, wychodzić mi stąd. Tutaj widzę, zamknęli z nim jakąś miażdży bestię. No trochę klepią tutaj tym ogniem. Dobra. Załączmy zwiększonego speeda. Pierwsza grupka uratowana. Jeszcze dwie. Wielki talizman. Aha, okej, okay, nie możemy już podnieść, naprawdę. To co ja tam mam? Miksturki mam, tak? Mogą być. Talizmany trzeba sprawdzać wszystkie. Szafir nadkruszony. No jeszcze trochę i te nadkruszone to przestaniemy podnosić, bo to już będą wypadać te zwykłe tak po prostu w terenie, nawet te bez skazy, no to nadkruszone. No chyba że topazy nadkruszone, ametysty nadkruszone, ostatecznie te szafiry nadkruszone, tak żeby z jeden, dwa zawsze w skrzynce były do transmutowania run. A reszta to tak raczej niepotrzebna. Dla nas przynajmniej. Dobra, tutaj będzie, już widzę na mapce, kolejna grupka
barbarzyńców uwięzionych. Dobra, wszystko ładnie pada. Poziom nawet szybko idzie. Zobaczcie, niedawno zdobyłem level, już mamy 1/3 paska do kolejnego poziomu. Pomimo, że farmimy praktycznie tylko te miażdży bestie tutaj i impy, które i tak staram się omijać często. Jest druga grupka uwolniona. Oni już tam sobie pójdą do Harrogate. A my szukamy trzeciej, ostatniej grupy barbarzyńców. Może tu gdzieś będzie. Weźmy manę. Czuję się ostrzeliwany cały czas. No, jest! Widzę na mapce, już jest ten biały znacznik. Ekstra. Musimy jak najszybciej wydostać się z tych lokacji, przejść te lokacje z tymi małymi upierdliwcami, bo to przecież masakra jest. Masakra to jest dla postaci walczącej w zwarciu bez obszarówki. Musisz wybiegać za tymi kreaturami. Dobra. Uwolnieni. Kolejna lokacja to też będą takie otwarte przestrzenie, ale tam już te małe upierdliwce to tylko będą na obszarach fortyfikacji, także bezproblemowo. Weźmy sobie, może uzupełnijmy te miksturki. Zobaczmy te dymiącą kulę może. 15 do życia, miejsce na klejnot słabe. Słabe, idziemy teraz prosto przed siebie już. Po drodze, jak się napatoczy jakiś imp, no to go skopię. Ale poza tym idziemy do końca. O, Kogłów tutaj będzie, tak? Tak się nazywał ten boss? Zaraz go zobaczymy. Chyba o Kogłów. Ten taki z mackami. Z tymi takimi witkami, które wsadza w glebę. Okogłów, tak jest. Okogłowa skopaliśmy, zostawił nam dużo miksturek. O, runkę Tchul. Dobrze. To jeszcze jedna runka Tchul i będziemy mieli Amna. Czyli potrzebujemy albo Amna, albo Tchula. Fajnie. No jako po co ja tu idę za impem, no to przecież, no nie. Nie mamy czasu na takie zabawy. Tutaj trzeba zabić Bala szybko przecież. Dobra, weźmy może, chodźmy sobie, bo ja mam mało miejsca w plecaku, chodźmy sobie tutaj do Harrogate. Przy okazji zrobimy przysięgę starożytnych, będziemy mieli wymaksowane odporności, 25 tysięcy, niech będzie. Weźmy sobie tutaj, zidentyfikujmy talizman, złoto od potworów, nie bardzo. Już nie chce mi się do Kaina tam chodzić, chociaż i tak będziemy obok niego zaraz, no ale cóż. 5 do zręczności, no dosyć fajne, ale nie ma gdzie tego umieścić. Dokupimy sobie miksturek. Portali nie potrzebujemy. Idziemy do Quelkeka po runki. Okej. I może od razu to załatwmy. Ojejku, Tira bym wsadził w tarczę. No przecież to by było straszne, nie? Ral Ort Tal. Przysięga starożytnych. No i to mi się podoba, odporności solidne, obrona poprawiona, jakieś tam obrażenia przechodzą na manę, takie różne dziwne rzeczy, może być. Na zimno jeszcze i na trucizny, tak? No dobra, no ale to już wygląda naprawdę solidnie. Fajnie, że ta runa Tchul poleciała. A, porządek sobie ogólnie zrobiłem tutaj w skrzynce, zobaczcie jak ładnie. Runka Tchul, to jest nasza druga runka Tchul. Tak jedną obok drugiej tutaj mam teraz, żebyśmy widzieli, że mamy dwie. Jest runa Tir. O! O! Najemnik może już to dostać, może? 20, on już też ma 26 poziom, nie, on ma dopiero 24. Ajaja, no dobra. Ale damy mu to, jak zdobędzie level, dostanie to odporności, trochę tam zdrowia, jakaś szansa na przedmioty, takie różne. My to jeszcze musimy z tymi runami Tir tutaj chodzić. Dobra, zróbmy na upartego, bo akurat szafirów to nie potrzebujemy w najbliższej przyszłości do transmutacji run na pewno. To jeszcze trochę potrwa, zanim szafiru.
Więc moglibyśmy sobie zrobić już chyba doskonały kamień, nie? Doskonały szafir. Z tego co widzę, od razu zwolni się trochę miejsca w skrzynce. I będzie ładnie. 3 szafiry bez skazy. Jest doskonały. Nasz drugi doskonały kamień. No, mamy tutaj miejsca teraz więcej. Te tnące pazury mogę nawet tutaj sobie nosić. Błyskawice, tak? To moglibyśmy rękawice zmienić. To ten sander naprawdę od 28 poziomu dopiero. Znaczy tutaj to tylko życie mnie interesuje w tych rękawicach, bo mówię, do szybkości ataku z ekwipunku innego niż broń, to nam potrzebne nie jest do kopnięć. O, jeszcze tu mamy przecież. Patrzcie jak ładnie. No, teraz to wszystko tu się fajnie układa. Odporność na ogień to nam potrzebna nie jest. Najwięcej mamy odporności na co? Na ogień właściwie. Możemy olać te rękawice. Tutaj na normalu to już nie będziemy mieli problemów z odpornościami. A będę sobie chodził na bala, także jeszcze się tam to wszystko pozałatwię. Jakieś przedmioty pewnie fajne wpadną. Znaczy fajne, no mam nadzieję. Zbroi gotyckich nie widzę. Na goleny nic nam nie pokazują. Będziemy sobie w takim razie te przeglądać paski. Okej. Okay. No i te halabardy, tak? No za wiele tutaj nam tych halabard nie pokazuje. Dobra. Kwestik wykonany. Wracamy. Wracamy, tutaj wszystko zrobione. Cień, co się z cieniem stało? W ogóle zapomniałem o nim. Gdzieś tam musiał się przewrócić po drodze. Dobra. Tutaj, no tutaj niestety musimy znaleźć punkt nawigacyjny. A obszar jest dosyć rozległy. No ale widzę, że problemy z trafieniem czasami są. Ile tutaj? 81%, no nie jest tak źle, no ale... Wolałbym z 91%. Szmaragd ze skazą, niech będzie jeszcze. Chociaż te kamienie ze skazą, to już na pewno moglibyśmy z nich zrezygnować, nie podnosić tego. Zwłaszcza, że zrobię z jeden pryzmatyczny i chyba więcej nie będę próbował ich robić. Jeden na pewno by się przydał, tak żeby nie mieć problemów z odpornościami na koszmarze. Bo na koszmarze jak będę chodził, to na pewno jeszcze nie będę handlował z innymi graczami, tam coś, żeby przedmioty w ten sposób pozyskiwać. Co najwyżej sobie będę na jakichś bossów chodził. Może na hrabinę trochę pochodzimy, jeżeli tej runy Am do tej pory nie zdobędziemy. Znaczy do tej pory, jak dojdziemy do hrabiny. No i tutaj klepią ostro tymi wybuchami. Dobra, sklepmy tych biczowników wszystkich. Bo to dużo expa za to wpada. Ale najemnika też klepią, widzę. Słyszałem talizman chyba. Tak jest, kolejny wielki talizman. A miksturki schodzą Prockowi, patrzcie. Problem z pancerzem. Ale to nic. To nic, damy sobie tutaj bez problemu radę. Jeżeli nie będę skąpił mikstur i po prostu w nie klikał w razie problemów, no to nie powinno być kłopotów. Dobra, żebyśmy tak szybko znaleźli ten punkt nawigacyjny i mogli iść dalej, uwolnić... O, jest! No dobra, dobrze jest, dobrze idzie. Idziemy prosto przed siebie, uwolnić Ani. Dzięki temu odporności wzrosną nam znowu o 10, będziemy już mieli maksy. I to będzie świetne. Tutaj musimy iść, w prawy górny róg. Czyli na północ. Na północ. Tutaj mamy portal. Dokąd to jest? Otchłań Acheronu. Nie interesuje nas to. Fajnie, że się udało szybko znaleźć ten punkt nawigacyjny. Po drodze sobie tutaj troszkę po ekspie. Bo akurat ci wrogowie to nie są problematyczni. Nie uciekają, no chyba, że zaczynają eksplodować tutaj, no ale to osobna sprawa. O, możemy sobie ich troszeczkę poklepać. Jak będziemy dochodzić do fortyfikacji, to fortyfikację będę szybko przekraczał, żeby nie musieć biegać za impami. Bojową laskę sprawdzimy.
Może jakaś fajna bojowa laska, droga. Powiecie, te zbroje starożytne, czy jak one się tam zwą, jak będziemy szukać dla najemnika, one też są bardzo drogie. Musimy sporo kasy na to uzbierać. Lodowcowy grot, ale to eteryczne jest. Nie, to jest eteryczne? Eteryczne, nie? No eteryczne, stanowczo. Nie, nie bierzemy tego. Chociaż lodowcowy grot plus 2, no coś już tam byłoby warte. Ale za eteryczność cena też spada. Gdyby ta laska zajmowała 3 pola, a nie 6, czy tam 8 pól to zajmowało, tak? No to bym zostawił wtedy, ale tak, to 8 pól za dużo. Dobra, cień. No cień rzuca tutaj ten płaszcz cienie. Ja to wcale teraz nie rzucam tego płaszcza. No taki z niego cień. Chyba też trwa 8 sekund, nie? Te umiejętności, z których ten cień korzysta, to chyba... Właściwie to nie wiem, czy to są umiejętności na poziomie, tak jak ja to mam, czyli na poziomie pierwszym, czy na poziomie tego cienia naszego. Jakoś się tym nigdy specjalnie nie interesowałem, bo ja to zawsze z mistrza cieni korzystałem. Niektórzy wolą z tym cieniem zwykłym chodzić. Jak właśnie wolą, żeby cień spamował konkretnymi umiejętnościami, które... Gracz ma przypisane, właściwie postać gracza ma przypisane tutaj pod rękę, nie? Ale w naszym przypadku myślę, że mistrz cienia sprawdzi się zdecydowanie lepiej. Zwłaszcza, że jest wytrzymalszy, a głównie o to chodzi, żeby te obrażenia wrogów rozkładały się dodatkowo właśnie na takiego pomocnika jeszcze. Żeby skupić uwagę wroga na najemniku oraz na cieniu, a nie tylko na mnie. No, 188 złotówek trzeba wziąć. Tu jest ich dużo. No i poziom ładnie idzie. Od 28 będziemy te rękawiczki Sandera mieli. No to nie jest takie złe, bo jednak 40 punktów zdrowia. Zobaczcie, jak my mamy niecałe 300. To jest naprawdę sympatyczne. Jak nie mamy lepszych rękawic, to możemy z tym Sanderem chodzić. Na razie przynajmniej. Dobra, łykniemy sobie manę. Rozwalimy siedzibę demonów po drodze, żeby sobie nie myślały. No, chyba ostatnie fortyfikacje. I już będziemy szli uwolnić Anię. Tak? Tutaj gdzieś już powinna być końcówka. Jeszcze coś tu chodzi. Tak, już widać na mapce. Doszliśmy do krawędzi. Zaraz się będziemy wbijać w te wszystkie lodowe groty i tak dalej. Zamarznięta rzeka, lodowe trakty, kryształowe przejścia jakieś dziwaczne. Trochę tego będzie. Ale to nie są jakieś problematyczne lokacje. Ja to nie lubię tych otwartych przestrzeni właśnie z tymi impami. Chyba właśnie przez te lokacje mam taki uraz. Znaczy uraz to może zbyt wielkie słowo, ale... Chyba właśnie przez te lokacje nie przepadam za bardzo za aktem piątym. Zawsze jak sobie wyobrażam te akty, dochodzi do aktu piątego, to zawsze widzę te rozległe właśnie takie z tymi impami. Gdzie chodzi się, szuka tego punktu nawigacyjnego. Jak wy nie macie czegoś takiego, że musicie koniecznie znaleźć punkt nawigacyjny, to może to dla was nie jest takie upierdliwe, ale ja tutaj muszę chodzić, szukać tego. No, jakieś impy dziwne. Niszczy skała, to trzeba na pewno skopać. To jest bosior, który też zawsze występuje tutaj, na płaskowyżu Areat. O, i który zostawił nam amulet. Pazury też możemy sprawdzić. Dobrze jest. No, fajnie. Szkoda, że klątwę mam nad głową, ale ogólnie jest fajnie. Z tej urny nie może żadna istota wyjść, tutaj zawsze wypadają przedmioty, ale te urny tutaj w tych kryształowych przejściach i tak dalej, to już generują bossa z obstawą. Albo czempiona. No fajnie, żeby ta klątwa jednak przeszła tutaj, bo to no dobra. Bo z tą naszą obroną nie jest za dobrze. Może od 27 poziomu już się te zbroje gotyckie zaczną pojawiać, co? Topas poleciał.
Chwila, bo tu już widzę, że ja się za bardzo wciągnąłem w to. Tutaj kończymy odcinek. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zagrajmy w Diablo 2 Pan Zniszczenia, a tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.